Witam Państwa bardzo serdecznie wśród 8 grzechów Rzeczypospolitej z najnowszego raportu, którego współautorem jest profesor Hausner. Profesor Hausner, mam też taką przyjemność, jest profesorem w katedrze kierunku, który studiuję, to jest kierunek gospodarki administracji publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dlatego udało mi się namówić pana profesora na cykl rozmów o tych grzechach głównych naszej Polski. Panie profesorze, grzech charakteryzowany jako grzech piąty, czyli destrukcja sfery publicznej. Oczywiście zacznę od tego sztampowego pytania. Kim, czym państwo powinno być w sferze publicznej? Jaka powinna być jego rola? Żeby wyjaśnić to, co opisaliśmy, trzeba dokonać rozróżnienia między trzema sferami funkcjonowania społeczeństwa. Jedna to jest nasza sfera prywatna. Ona ujawnia się w tym, czy podejmujemy działalność gospodarczą, jakie inne działania zawodowe podejmujemy, jak funkcjonuje nasza rodzina, gospodarstwo domowe. To jest ta sfera nam najbliższa. To jest ta sfera, w którym funkcjonujemy jako obywatele, ale obywatele prywatni. Czyli obywatele, którzy mają warunki, czy powinni mieć warunki do realizacji swoich osobistych celów. To jest taka mikrostruktura społeczeństwa. W tej mikrostrukturze budujemy nasze sfery bezpieczeństwa, nasze sfery aktywności, nasze sfery spędzania czasu wolnego. To wszystko jest niezwykle ważne dla ludzi, niewątpliwie najistotniejsze. Na drugim biegunie jest państwo, czyli sfera państwowa. To jest domena działania decydentów, władzy. My mamy na to wpływ nie tylko wyborczy jako obywatele, ale także przez kształtowanie opinii, wypowiadanie się, kształtowanie opinii publicznej przez naszą aktywność. I jest coś pośrodku. I to, co jest pośrodku, nazywam sferą publiczną, przestrzenią wspólną, a nie nazywam ją państwową. To jest przestrzeń wspólna. To jest ta przestrzeń, w której występujemy jako obywatele, ale nie prywatnie. Występujemy wspólnie, wspólnotowo. Weźmy sobie przykład z jednej strony naszych potrzeb kulturalnych. Możemy pójść do teatru, do filharmonii. Natomiast jeżeli jest dom kultury i pojawiamy się w tej przestrzeni, to dom kultury jest właśnie tą przestrzenią wspólną. Biblioteka jest przestrzenią wspólną. Teraz co się dzieje, jeżeli nie ma tej przestrzeni wspólnej, wspólnotowej czy przestrzeni publicznej? To znaczy, że obywatele zostają sprowadzeni do swoich gospodarstw domowych, do swojego najbliższego otoczenia. Mogą wywierać wpływ na państwo, na rządzących, na politykę, ale mają bardzo ograniczone możliwości oddziaływania. Siła oddziaływania obywateli decyduje się w tej przestrzeni wspólnej.